Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Mieliśmy chwilową przerwę, ale powracamy z naprawdę fajnymi wydarzeniami w naszej stadninie. Jak wiecie, listopad i początek grudnia był obfity u nas w szkolenia licencyjne, w konferencje Polskiego Związku Jeździeckiego i przyjechały do nas naprawdę fajne osobistości świata jeździeckiego. A tymczasem w dzisiejszym poradniku chciałabym Wam pokazać nasze klubowe zmagania ujeżdżeniowe, czyli prościej mówiąc takie małe klubowe zawody zrobiliśmy w naszej stadninie. Więc zapraszam Was do oglądania, bo dalej Wam opowiem, jak to wydarzenie wyglądało, ponieważ nie tylko były zawody ujeżdżeniowe, ale także mieliśmy też zawody hobby horse, więc zapraszam do oglądania. Właśnie wchodzimy do stajni. Dzisiaj odbywają się u nas zawody ujeżdżeniowe dla klubu. Zobaczymy, jak się dziewczyny szykują. Pierwszy mamy Basię i Sonego. Basia, jak się czujesz przed startem? Dobrze, stresuję się. Tylko koleżki. Super. A jak tam wrażenia przed pierwszymi zawodami ujeżdżeniowymi? Dobrze. Tak? No to super. Drugą parę mamy Antosię i Generała, która tutaj silnie go zaplata. No, kurde, co to jest? Przygrywa grzyma. Antosia, co powiesz? Jakie masz wrażenia? Jest super. Super jest? Się cieszę. Tutaj mamy panią Kasię, która czyści swoje buciki. Idziemy dalej. Kasia? Kasia chyba nie jest dzisiaj za bardzo kontaktowa. A jak tam, Magda, się czujesz? Dobrze, ale zauważyłam, że te warkociki są okropne. Będzie dobrze. Tutaj mamy Wiktorię i Herwesta. Jak tam, Wiktoria, się czujesz? Stres. Stres? No. A jaką idziesz klasę? L3. No to życzę Ci powodzenia. Tutaj mamy Provena, koreczka gotowego, który czeka na osiodłanie. Pani Kasia na nim jedzie. Tutaj mamy trichadę, na której jedzie Magda, też już gotowa w pięknych koreczkach. Tutaj mamy Helenę, która szlifuje swój sprzęt. Helena, jak tam wrażenia? Dobrze. Nie możesz się doczekać? Odwrotnie. Dlaczego? Zestresowana. No. Tutaj Helena jedzie na Arizonce, która już jest gotowa. Cała śni. Helena teraz tylko czyści sprzęt. Tutaj mamy panią Karolinę. To będą jej pierwsze zawody. Niech pani coś wypowie się. Nie, Pola, ja nie. No, pani Karolina się stresuje niestety. Idziemy dalej. O, tutaj mamy Zosię, która jedzie na Elvisku. Tutaj, jak widzicie, się szykuje. Zosia, jak się czujesz przed zawodami? Dobrze. Twoje pierwsze zawody ujeżdżeniowe? Tak. Tak? No to się cieszymy. Życzymy Ci powodzenia. Tutaj mamy Colin, a za Colin mamy Dominikę. Nie, Pola, i co nie? Dominika, jaką będziesz klasę? L3. Stresujesz się? Nie. No to najważniejsze. Idziemy dalej. Tutaj mamy Laurę, która jest chyba naszym najmłodszym zawodnikiem. Jedzie na Tosi, na naszym kucyku. Jak się, Laura, czujesz? Tak sobie. Tak sobie? Dlaczego? Koreczki. Koreczki nie wychodzą. No koreczki to chyba zmora tych zawodów. Tutaj mamy Etnę i Julię. Julia, jaką jedziesz klasę? P3. P3, pierwszy zawodnik z tej klasy jak na razie. Jak się czujesz? Dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. No i grunt to dobre nastawienie. Tutaj mamy Granta, na którym jedzie Martyna. Tutaj mamy Corrado i Bogusię. Bogusia, jak się czujesz? Źle. Dlaczego źle? Koreczki. Koreczki, no wszyscy narzekają na te koreczki. To są moje pierwsze zawody. Twoje pierwsze zawody, to się stresujesz? Nie no, będzie dobrze, na pewno nie ma co się stresować. Nie będzie. Tak, nasze zawodniczki przygotowują się do zawodów. Mi, jako osobie trenującej ludzi i konie, bardzo zależy na tym, by jeździectwo było od podstaw zbudowane na mocnych fundamentach. Czyli
Ja staram się trenować moich jeźdźców i konie tak, żeby podstawy były naprawdę solidne. Więc ujeżdżenie jest bezwzględnie na pierwszym miejscu. Po pierwsze, po drugie, ujeżdżenie i podstawy plus bardziej zaawansowane elementy jak łopatka czy właśnie ustępowanie, trawers, renwers plus jakieś właśnie kontrgalopy i w ogóle, ja wplatam na treningach, jest to naszą codziennością tak naprawdę. Oczywiście jedne treningi są ujeżdżeniowe, inne są skokowe, ale tak naprawdę jak skokowo się rozprężamy, to też na różnej długości wodzy robimy ustępowania, tak żeby rozluźnić konia w boku, żeby koń akceptował rękę, żeby nie rozluźniać go, jak niektórzy to robią, od ręki, tylko właśnie wręcz odwrotnie, od zadu do przodu konia wysyłać, tak żeby jeźdźcy rozumieli od początku mechanizmy pracy z koniem. I cieszę się, bo drugi raz udało nam się zrobić właśnie zawody ujeżdżeniowe, właśnie takie grupowe zmagania ujeżdżeniowe, nasze klubowe. I te drugie, czyli te, co były właśnie 17 grudnia zmagania, były bardzo fajne pod takim kątem, że było duże zainteresowanie. Mieliśmy paru jeźdźców w klasie L3 i P3. Celowo wybrałam te dwa czworoboki, bo mogliśmy je zrobić na małym czworoboku, na wymiarach 20x40, ale też, co mnie bardzo cieszyło, jeźdźcy się naprawdę, ale to naprawdę zaangażowali w to, by się przygotować. Nasze przygotowania już trwały od października, czyli jeźdźcy mieli bardzo dużo czasu na to, żeby szlifować elementy, szlifować swój dosiad, uczyć się dokładności, uczyć się pracy na czworoboku, co jest niezwykle ważne. Mi jako osobie trenującej jeźdźców, czy to jest do odznak, czy to właśnie do takich zawodów, które stworzyliśmy, to zależy na tym, żeby nauczyć prawidłowej jazdy na czworoboku, dokładności. Niestety w ostatnim czasie obserwuję to, jak jeźdźcy jeżdżą niedokładnie, ale przez to, że trenerzy, instruktorzy nie zwracają uwagi na dokładność w prowadzeniu konia na czworoboku. Tym bardziej mieliśmy 2 miesiące na to, żeby się właśnie przygotować do tego, by nauczyć się prawidłowo wyjeżdżać narożniki, wjeżdżać prawidłowo na linię środkową, czyli żeby ta linia środkowa była naprawdę linią, po której jeździec się porusza i wyraźnie zatrzymuje się w wiksie prawidłowo, tak jak to jest wymagane na normalnych zawodach ujeżdżeniowych. I te 2 miesiące poświęciliśmy na to, żeby tych parunastu jeźdźców podeszło do tych dwóch konkurencji. I młodszych jeźdźców, młodszych stażem i tak samo wiekiem jeźdźców jechali w L3, a starsi jeźdźcy i bardziej zaawansowani już oczywiście, którzy już trenują na kontakcie bardziej, potrafią konia już podstawić, zebrać, zrobić rzucie z ręki, jechali klasę P3. I nie ukrywam, że z każdego z tych jeźdźców byłam naprawdę dumna i tak samo się stresowałam jak na normalnych zawodach. Mimo że ja byłam jako sędzia, jako osoba, która oceniała, miałam karty ocen, mieliśmy normalnie przeliczane na procenty, ile jeźdźcom wyszło i rzeczywiście mogli poczuć naprawdę, ale to naprawdę atmosferę prawdziwych zawodów, bo wszystko od początku do końca stworzyliśmy tak, by były one traktowane jak prawdziwe zawody. I w tych zawodach mieli szansę uczestniczyć wszyscy, nie tylko klubowi jeźdźcy, ale też jeźdźcy, którzy nie należą do klubu, ale trenują u nas regularnie. I powiem Wam tak, w klasie L3 na kucyku Arizona wygrała Helenka Gossa, czyli córka właścicieli, ale drugie miejsce zajęła Amazonka, która dokładnie rok i półtora miesiąca, jakoś tak, trenowała i pokazała naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry czworobok i jest to Karolina Poznańska. Trzecie miejsce zajęła nasza już paroletnia tutaj Amazonka, która trenuje, jeździ od najmłodszych lat i była to Zosia Zawadzka. W klasie P3 pierwsze miejsce zajęła Martyna Karpińska na koniu Grand. Pokazała naprawdę fajny, bardzo poprawny czworobok, pięknie wyjechane narożniki, dobre przekątne, prawidłowa jazda i w dodaniu, i w skróceniu. Drugie miejsce zajęła pani Kasia Gossa na koniu Proven, czyli nasza właścicielka stajni Iskra. Trenowała ze mną też regularnie, przygotowywała się i naprawdę pokazała bardzo fajny czworobok, gdzie z Provenem długo pracuje na to, żeby on był przepuszczalny, żeby ta jazda była bardzo lekka i przyjemna. No i pokazali naprawdę dobry czworobok. No i trzecie miejsce, moja trzecia Amazonka, czyli Daria Pilipiec z klaczą swojej własności Daisy,
zajęła 3. miejsce i także pokazała bardzo fajny czworobok. I powiem Wam szczerze, że było prawie 20 osób startowało. Trwało to długo, ale powiem Wam, że warte było zachodu, warto było marznąć, warto było przygotowywać się tyle czasu, bo to mi pokazało, że naprawdę jeśli instruktor, trener przykłada się na maksa do swojej pracy w taki sposób, że naprawdę uczy każdego elementu prawidłowo, biega na tym czworoboku, lata, pokazuje jak wyjechać narożniki i wielokrotnie powtarzamy pewne elementy, są tego naprawdę efekty. I te zawody pokazały, że naprawdę warto kłaść nacisk właśnie na taką pracę. Pracę bardzo dokładną, pracę żmudną. Nie każdy jeździec to lubi, nie każdy jeździec lubi powtarzać wielokrotnie te same elementy, ale pamiętajcie o tym, jeśli oglądają to ludzie, którzy trenują właśnie młodzież, dorosłych, obojętnie kogo, pamiętajcie o tym, że powtarzalność i bycie konsekwentnym daje dopiero wtedy efekty. Kiedy jesteśmy konsekwentni, każemy powtarzać, pokazać efekt, kiedy jest dobrze, i pokazać efekt, kiedy jest właśnie źle, tak? I to jest bardzo ważne. Znaczy na odwrót, tak? No efekt pokazać, czyli coś nie wychodzi, potem tak długo to powtarzamy, żeby zaczęło wychodzić, tak? I pokazujemy efekt swojej pracy. I każdy jeździec mógł poczuć swoje efekty pracy. Nie wszystkim oczywiście wyszło idealnie, ale mieli ogląd sprawy, wiedzieli, kurczę, tu zrobiłem źle, tam zrobiłem źle, pani Marto, poprawię to, tak? I to było fajne, to było świetne, to było bardzo motywujące. Drodzy, ale potem kolejna część, bardzo wesoła, bardzo zabawna, śmieszna i motywująca też do łączenia ludzi w grupy, to były zawody Hobby Horse. Młodzież i dzieci dopisały medalowo, ludzie nawet z Gdańska przyjechali, żeby z nami tutaj pobawić się w tych zawodach Hobby Horse. No i ustawiliśmy parkour, młodzieży biegała, dzieci biegały, wygrywały, były i puchary, i były nagrody. Mamy wspaniałych sponsorów, Horse Cookies na przykład, czy sklep Happy Horses ufundowali nagrody właśnie dla tych dzieci, co było bardzo fajne, bo każdy w ten świąteczny czas dostał upominek, dostał puchar, tak? Osoba, która wygrała pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Także mieliśmy, słuchajcie, potęgę skoku, gdzie Helena kolejny raz wygrała, ale absolutnie wymiotła konkurencję, bo skoczyła, można powiedzieć, zamknęła stojaki i było to bardzo fajne, no, skakała jak pchełka. No i wygrała także puchar, słuchajcie, a my robimy też po części swoje puchary. Nasi panowie tutaj, którzy pracują w naszej też stadninie, tworzą puchary z podków naszych koni, więc one mają duszę, mają to coś, są wyjątkowe, uważam, i sama bym chciała taki puchar, szczerze mówiąc, bo jego stawiasz cząstkę naszej stajni na swojej półce, co też dzieci bardzo ucieszyło, jak usłyszały to, że to naprawdę są podkowy naszych koni, czy to jest Elviska podkowa, czy to jest Playboya podkowa, czy może Banana lub Arona, więc mają cząstkę naszej stadniny. Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami, bo te zawody Hobby Horse dla mnie nawet były zaskakujące, o tyle, że było naprawdę wesoło i wyszło bardzo fajnie. To było naprawdę, ja się tak uśmiałam na tych zawodach, jak dziewczyny skakały, biegały, latały, naprawdę ta rywalizacja była mega zdrowa, ale też była usłana naprawdę wieloma uśmiechami i tym, że naprawdę warto było czekać do końca tych zawodów, żeby przeżyć takie zmagania jak Hobby Horse. Moi drodzy, to na tyle. Zawody, jak i Hobby Horse i nasze zmagania ujeżdżeniowe naszego klubu jeździeckiego Iskra zaliczam do naprawdę udanych, ale też muszę na koniec powiedzieć o tym, że ja byłam sędzią, ale zaprosiliśmy okazjonalnie pana sędziego też, który zawodowo się zajmuje sędziowaniem i stwierdził, że bardzo fajnym pomysłem będzie to, że będzie ze mną siedział na przystoliku i będziemy razem oceniać, żeby jeźdźcy poczuli naprawdę atmosferę zawodów takich prawdziwych, ale to nie były zawody, tylko to były zmagania ujeżdżeniowe w naszej stajni. Ale nadało to naprawdę pięknego wydźwięku, bo wiadomo, jak obca osoba na Ciebie patrzy i ocenia, bo on był jako sędzia główny, pan Mikołaj Sztandur, to naprawdę było to
mega pozytywne, bo jeźdźcy czuli presję, naprawdę poczuli tą presję, naprawdę starali się, żeby wykonać każdy element jeszcze lepiej, jak się udawało na treningach, i to się udało. Moi drodzy, ja będę kończyć. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się podobał, bo ten rok zamknęliśmy naprawdę wspaniałymi doznaniami, bo mieliśmy jeszcze tydzień wcześniej odznaki, gdzie nasi jeźdźcy z klubu jeździeckiego Iskra zdali naprawdę na dobre oceny, zdali swoje egzaminy na brązową i srebrną odznakę, ale także właśnie ten 17 grudnia był takim magicznym czasem, bo w tym momencie też była Wigilia Stajenna nasza, gdzie wszyscy nasi przyjaciele stajni, właśnie jeźdźcy czy rodzice, no każdy przyniósł kawałek siebie i spędził z nami, połamał się opłatkiem, spędził z nami ten piękny czas. Zakończyliśmy Wigilię karmieniem koni i bieganiem dookoła stajni jak zawsze i zjeżdżaniem z górki. Na dziewczyny tam na workach latały i było to naprawdę super. Moi drodzy, ja na tym kończę. Dziękuję, że jesteście. Jesteśmy już w nowym roku, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego i żeby spełniły się Wasze postanowienia noworoczne i żeby Wasze konie były zdrowe. Tego Wam najbardziej życzę. Pozdrawiam serdecznie.